Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie moi drodzy widzowie w kolejnym vlogu. Tym razem troszeczkę inny vlog niż zawsze, ze względu na to, że chcę Was przestrzec przed zakupem podróby, a mianowicie przed zakupem podróbki rozruszników firmy Magneton. A mianowicie moi drodzy, odcinek powstał tylko i wyłącznie dlatego, że kilka dni temu, jeżeli wiecie, udzielam się na pewnych grupach facebookowych, tam co jakiś czas wpada jakaś promocja, przepraszam, jakaś promocja cenowa i był wystawiony rozrusznik Magnetona w promocji za 480 zł. Ta cena, jeżeli byście chcieli się uparli, to nadal możemy ją zrobić. Myślę, że tutaj problemu nie będzie. I ta cena jest obowiązująca. Ale problem polega na tym, że wczoraj jeden z klientów napisał, że rozrusznik Magnetona to jest badziew i szmelc, bo nie wytrzymał u niego miesiąca i już był drugi raz jest reklamowany. Po tym klient wstawił nam zdjęcie na tej grupie. Tutaj poszła gruba informacja. Ja już z racji, że handluję Magnetonem prawie od początku, a one chyba wyszły w 2005-2006 roku na Polskę, te rozruszniki. Wtedy kosztował ten rozrusznik 500 zł. Później one spadły do 400 i później znowu wybiła cena prawie do 700. Na dzień dzisiejszy spada ze względu na to, że Magneton jako Magneton opuścił troszeczkę ceny, to raz, dwa, one już ogólnie spadały jakiś czas temu, ale że jeszcze były zapasy magazynowe, nie tylko u mnie, ale powiedzmy i po hurtowniach, nie można było tego wcześniej zbić ceny w dół. I właśnie klient stawił nam zdjęcie tego rozrusznika, ja sobie to porównałem i powiem szczerze, już na tamten moment kilka rzeczy mi nie pasowało. A mianowicie przejdę za chwilę do zdjęć, to Wam to pokażę, ponieważ nie mam tej podróbki. Tą podróbką już zajmuje się dystrybutor i sprawa jest skierowana do producenta, do Magnetona. Zobaczymy, czy Magneton coś z tym zrobi. Najprawdopodobniej będzie na to reagował. Bynajmniej jest to informacja, powiedzmy, mniej poufna, ale już jakieś tam są poczynania w tym kierunku właśnie też tworzone. Wiem, że producent Magneton ma pisać do Allegro i innych portali, na których już te rozruszniki się znajdują, aby po prostu zaprzestać wykorzystywać wizerunku firmy Magneton i bubla czy podróbki, nie reklamować ich logo. Już Wam wszystko tłumaczę, o co chodzi. Zobaczcie, żeby nie było. Może tak. Mamy karton. Magneton, Made in Czech Republic. Wszystko pięknie, cacy. Karton wygląda identycznie, ale już jest pierwszy taka niezgodność, a mianowicie na każdym rozruszniku, na każdym kartonie, opakowaniu jest informacja od producenta w postaci Starter Magneton AS Czech Republic, strona do nich Made in Czech Republic. Wszystko jest opisane. Tak jak widzicie, staram się Wam to pokazać najlepiej jak potrafię. Tak to wygląda. Na tym kartoniku, który jest w ogłoszeniu, jest już bez tej naklejki, bez tej informacji, czyli
Niby magneton, ale już nie wiadomo, gdzie został wyprodukowany. Kolejna rzecz, moi drodzy, to otworzymy sobie rozrusznik. Tu mam rozrusznik od C385. Tu mam rozrusznik od C360. Mamy dwa rozruszniki. Wszystko zrobione po to, żeby Wam to wszystko pokazać. Na stronie tego sprzedawcy ten kartonik jest mniejszy niż oryginalny. Też Wam to pokażę, ale przejdźmy najpierw do rozrusznika. Ja go sobie tutaj obrócę jednego. Obrócę sobie drugiego i pokażę Wam zdjęcie podróbki. Będę się starał zrobić to najlepiej, jak potrafię, abyście wszystko widzieli. Na oryginale przyjrzyjcie się. Zobaczcie tu literkę M. Magneton i ta literka M rozciągnięta. Tutaj logo jest czytelne, ale tu jak najbardziej tak. I brakuje już jednej kreseczki. Brakuje jednej kreski i logo jest odwrotnie zrobione. I teraz tak. Tu mamy napis Magnetion. Nie Magneton, tylko Magnetion. Kolejna rzecz, moi drodzy, to tu na stronie producenta, z tego co widzę, jest pokazany nie wiem czy kierunek obrotów, no ale to mniejsza o większość, na pewno moc i hologram. To jest hologram. Wezmę drugi telefon, poczekajcie chwilę. Dobra, mam drugi telefon. Zobaczymy, czy uda nam się odczytać kod QR. Widzicie? Format Data Matrix, numer 705. Zobaczymy, czy otworzy, czy nie otworzy, nie otwiera. Ale zobaczymy, co nam pokaże. Szukaj w sieci. Oczywiście jakieś reklamy. Ale nie chcę. Zobaczymy, czy zeskanuje nam ten drugi kod QR. W jakiś sposób odczytuje. Nie wiem, czy się uda go odpalić. Nie chcę odpalić, bo jest problem z Googlem. Więc wychodzimy z tego, nie będziemy kombinować. Ale wszystko Wam dalej powiem. Więc tak, tak jak widzicie, tu mamy pewną rzecz, pewną zagwozdkę. Party Mass CZ, kod A13. Nie wiadomo, o co tu chodzi. Nie mam zielonego pojęcia. Ogólnie rozrusznik wygląda bardzo podobnie, z tym, że oryginalnie magneton tu ma wsuwkę. Tu mamy, zobaczcie, żeby nie było, tu jest wsuwka, wsuwka, a tu mamy na śrubkę. Z tego co widzę, tak. Następna rzecz, widziałem to na oryginalnym zdjęciu, zaraz zobaczę, czy mi to się uda znaleźć. Tak, znajduje się już.
Nie, na podróbce też jest, śruba jest miedziana, więc tutaj nie będziemy kombinować. I kolejny błąd, moi drodzy. W nazwie Republik, nie Republik, tylko Republik. Nie wiem, może to podpisywał ten gość z tego, ten żandarm z filmu Alo, Alo, Dzień Dybry. On też tam miał problem z wysławianiem, więc tutaj jest właśnie ten problem właśnie z pisownią. Czyli Magnetion i Made in Czech Republic. Więc mamy dwa błędy. Kolejna rzecz. W oryginale te napisy tutaj, tak jak widzicie na jednym i na drugim, są w kierunku od góry do dołu. I też jest tu, od góry do dołu. Kwestia jest taka, że te logo jest narysowane w podróbce odwrotnie. Kolejna rzecz. To tu napis jest wyryty. Tu jest napis wyryty w korpusie. A tu jest napis wypalony. Tak to, moi drodzy, działa. Kolejna rzecz. Śruby na uzwojeniu, na stojanie, są na klucz, na śrubokręt krzyżakowy. Tu są na płaski w magnetonie i są zakontrowane z każdej strony, żeby ktoś tego nie rozbierał, żeby jakaś taka plomba, nie plomba, żeby nie było, był ślad po tym, jeżeli ktoś będzie sam tam ingerował. Producent zabezpieczył to w ten, a nie w inny sposób, żeby nie dochodziło do jakiejś kombinacji. Więc tak, to mamy taką różnicę. Dzisiaj zadzwoniłem do dwóch hurtowni. Jedna hurtownia zna problem od dłuższego czasu i wie, że coś takiego jest. Nawet mówię: panie Jacku, czy zna pan temat? Tak, znam. Powiedział mi to samo, co wam powiedziałem wcześniej w tym odcinku, więc wszystko wam to przez telefon mi to prześwietlił. Faktem, może nie zwrócił nazwy w tym, nazwy w błędu w nazwie, ale zwrócił jeszcze na jedną ważną rzecz, że w podróbce, w tej podróbce, w przepraszam, w tej podróbce jest karta gwarancyjna, czego Magneton nigdy nie robił i nigdy nie dawał karty gwarancyjnej. Następna rzecz. Dzwoniłem do Warszawy, do Korursa. Korurs ma tym tematem się zająć, bo już jakieś tam echa były, ale też nie mieli tej pewności. Temat jest naświetlony i Korurs właśnie tutaj z Magnetonem też mają sprawę kierować dalej, aby tymi tematami się zająć, ponieważ ktoś psuje markę, jaką jest Magneton, moi drodzy, podróbkami i już poszła fama, że Magneton to jest bubel, bo wytrzymuje miesiąc. I dlatego tutaj będą na pewno działania za bezprawne wykorzystywanie, przepraszam, za bezprawne wykorzystywanie nazewnictwa Magneton. Podejrzewam, że mogą pójść odszkodowania w grube nawet miliony, jeżeli ktoś tym się naprawdę dobrze zajmie i będzie chciał się zająć, będzie im zależało na tym, żeby to zrobić dobrze. I kolejna sprawa. Znalazłem ten rozrusznik, o którym pan Tomasz, pozdrawiam, wczoraj na grupie pisał. On mi to wysłał, ja to znalazłem w internecie i po wpisaniu tego numeru, moi drodzy, ten numer 914-2722, po wpisaniu największym polskim serwisie online, sprzedażowym online, wpisujcie ten numer, wyskoczy wam rozrusznik, pierwszy rozrusznik z góry. Nazwy tutaj firmy oczywiście mogę powiedzieć, nie będę tutaj czarował, ponieważ to udokumentuję i jak najbardziej tym tematem się zajmę. Też osobiście, więc będę was czasem informował, czy coś tych
kierunku udało mi się poczynić. Więc w dniu dzisiejszym dodzwoniłem się do firmy Elmax. Już wam pokazuję. To tutaj wam wszystko pokażę. Może się uda. O, nie uda się, poczekajcie. Zaraz to zrobimy tak, żeby było dobrze. Bo wiem, że można. Nie chcę mi się kombinować z doklejaniem filmu. Więc wam pokażę to, co wam pokażę. Zobaczymy, czy się uda przyciemnić. Udało się troszeczkę. No dobra, zobaczymy, co będzie dalej szło. Aha, już wiem, co trzeba zrobić. Już wiem, co trzeba zrobić. Jest ten rozruszniczek. Proszę bardzo. Jeszcze sobie tutaj ściemnimy. Oj, chyba za mocno. Za mocno troszeczkę. Oj, Boże, Boże. Jak człowiek chce dobrze, to wychodzi jak zawsze. Więc dobrze, mamy rozrusznik magneton, połączony oczywiście źle, bo z ekspomem, ale to już jest problem też nie tylko sprzedawcy, ale i problem Allegro. Allegro też tutaj działa w tym temacie tak, że produkty dopina nam nie tam, gdzie powinno, ale to już problem jest na inny film. Więc macie tu już połączenie, że najtańsze za 415, co już w ogóle jest bublem. Inne oferty, 46 ofert, w których są magnetony, są też inne. I zobaczcie, żeby nie było. Występuje między innymi, oczywiście tutaj mamy opis, że magneton. Producent magneton. Oceny o produkcie, 5 opinie, zaraz do tego też przejdziemy. Informacje o sprzedającym. Gdzieś tu było. O sprzedającym. Polecam, nie polecam. Sprzedający. Rolmax Service. Tak jak widzicie, Rolmax Service, on jeszcze ma tam inne konta, chyba Rolmax Sklep, jeszcze coś tam jest innego. Więc mamy tutaj właśnie te numery katalogowe, wszystko to samo. I zobaczmy sobie zdjęcie. Jedno, drugie, trzecie. Zobaczcie, tu rozrusznik, pod rozrusznikiem karta gwarancyjna. Rozrusznik ledwo się mieści w karton. Zobaczcie, tu macie jeszcze miejsce, tu jeszcze miejsce i tu jeszcze miejsce. Jakbym go przesunął, to mogę to zrobić. W kartonie jeszcze jest miejsca. Tutaj widać, że miejsca brak. Czyli kartonik jest dopasowany, jest mniejszy. Nie jest to tak, jak powinno być. Macie tutaj to wszystko, które wam pokazywałem wcześniej. Mogę sobie zobaczyć, czy powiększymy. O, Magnetion. Magnetion, cofniemy. I teraz tak. Zadzwoniłem dzisiaj tutaj. Zadzwoniłem dzisiaj do tej firmy Rolmax. Oczywiście tam nie mogłem się dodzwonić, bo jakaś inwentaryzacja. Jakieś porządki na magazynach, jakieś tam rzeczy, opóźnienia. Zapytałem się, dlaczego oni handlują podróbą magnetona. Oczywiście zero odpowiedzi, spychologia, że oni nic nie wiedzą, że oni pierwsze słyszą, że jak to magneton, przecież oni kupują bezpośrednio. Taka była rozmowa. Czy bezpośrednio od dystrybutora, czy bezpośrednio od producenta. To już nie wnikam, nieważne jest tą kwestią. Gdzieś tam bezpośrednio kupują i na pewno to jest
moi drodzy, oryginał. I oni pierwsze słyszą, ale zobaczcie coś, co wam pokażę. I może mi się to uda bardzo szybko zrobić. Wpiszemy sobie opinię o ocena produktu. Widzicie? Jedna ocena, jedna gwiazdka, a nawet pięć ocen. No ale to już mniejsza o większość, nie będziemy. Tutaj, żeby nie było, że się uwziąłem na firmę Rollmax, więc nie. Zobaczcie. Pierwsza ocena. Uwaga, raczej nie jest to oryginalny magneton. Na naklejce zamiast magneton jest magnetion. Zamiast Made in Czech Republic jest Made in Czech Republic. Również logo nie do końca się zgadza. Po zapytaniu do polskiego dystrybutora tych rozróżników napisał, że to dziwne, bo na oryginałach nie ma takich błędów. Ja nie ryzykowałem i oddałem. Następna rzecz, żeby nie było, zakup od Rollmax Sklep. Tu mamy Rollmax Service, Rollmax Sklep. Jest to jedna i ta sama firma. Zobaczcie, nie polecam. Mój kupiony w polskim poniedziałek i dziś przyszedł i nie działa. O. Po miesiącu używania to agropasto.pl, to już nie będziemy tutaj robić, tu jest Mizar. Zaraz zobaczymy, gdzie jeszcze jest te pojedyncze oceny. Aha, dobra, słuchajcie, ta ocena tutaj, że nie działa po jednym tygodniu, jest od innego dostawcy, astoagro.pl, więc nie wiadomo, co tam było podpięte pod to. I pozostałych ocen nie ma. Więc tak, moi drodzy, niestety, uważajcie na podróby. Zapamiętajcie jedną bardzo ważną rzecz. Magneton ma tylko i wyłącznie taką naklejkę, taką naklejeczkę. Jeżeli coś się zmieni w tej kwestii, będę was informował na bieżąco. W kontakcie jestem z Corursem. Zobaczymy, co będzie się działo na dłuższą metę w tym temacie. Będę was, tak jak mówię, informował. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Trzymta się. Do następnego. Cześć.